Burmistrz Dębicy wręczył uroczyste podziękowania i grawertony osobom, które przez lat współtworzyły dębicką kulturę. W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy pojawili się byli dyrektorzy instytucji kultury, szkoły muzycznej, instruktorzy tańca, muzycy, instruktorzy teatralni. Uroczystość zaczęła się od krótkiej części artystycznej, a później głos zabrała Dominika Migoń, która przedstawiła cel uroczystości. Burmistrz Mariusz Szewczyk gratulował wszystkim przybyłym twórcom kultury. Wśród nich nie mogło zabraknąć Pawła Adamka, twórcy i pomysłodawcy koncertów oraz wielkich wydarzeń operowych, które przygotowuje od ponad 20 lat. Od wielu, wielu lat koncerty wystawiam, różne, to są koncerty cecyliańskie, koncerty patriotyczne, religijne, no a przede wszystkim od 20 lat wystawiamy opery. Jest to jedyna inicjatywa w całej Polsce, z tego jestem najbardziej dumny, że właśnie z ruchem amatorskim udaje mi się wystawiać tak wielkie dzieła, jak dzieła Stanisława Moniuszki, Halka czy Straszny Dwór, ale Verdiego, Traviata, Nabucco, Carmen Bizeta, czy wiele innych jeszcze oper, które udało mi się wykonać i to uważam za wielkie osiągnięcie w tym środowisku. Cieszę się, że to przez te lata udawało mi się to zrobić. Nie wiem, jaka czeka mnie przyszłość, bo to różnie bywa w tym momencie. No, cieszę się też, że w Dębicy mamy wyremontowane wreszcie domy kultury. Podziękowania od burmistrza przyjął także Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy. Cieszę się, że po latach ta impreza wraca z powrotem, bo naprawdę, no tak szczerze mówiąc, trochę człowiek czuł, że jakby ci ludzie kultury byli troszeczkę tak pominięci, ale bardzo się cieszę, że to wróciło. Z czego się najbardziej cieszę? Ze wszystkiego. Przede wszystkim z tego, że żyję, że wielu naszych przyjaciół przeżyło ten straszny okres, miejmy nadzieję, że zbliża się do końca, zaś jeżeli chodzi o działalność kulturalną, no to podoba mi się to, że wreszcie udało się z jednej strony zrobić to, co przez lata wydawało się niemożliwe, czyli zrobienie odwodnienia muzeum, to była rzecz piekielnie ważna, z której nie wszyscy sobie zdawali sprawę, no i druga, w tej chwili przerabiamy wystawy muzeum po tych parunastu latach będzie wyglądało inaczej, będzie to samo, a jakby nowe. Wystawy mniej więcej będą te same, ale będą inaczej zrobione z nowym entourage, także mam nadzieję, że wszystkim będzie się to podobało. Podziękowania za swoją wieloletnią działalność artystyczną, organizację między innymi Dni Sztuki przyjął także Jan Michalak. Ja w Dębicy znalazłem się w 1981 roku, także to nie jest tylko festiwal Dni Sztuki, który to miasto w jakiś sposób tam rozsławia. No mogę powiedzieć, że przez 23 lata na pewno o Dębicy mówiono w Polsce, ale to są też okres bardzo ciężki, stan wojenny, gdzie były koncerty, gdzie spotykałem wspaniałych ludzi, którzy byli rzeczywiście animatorami kultury w tym mieście. Niektórzy już odeszli, niektórzy jeszcze są, gdzieś przeszli na emerytury. Burmistrz Mariusz Szewczyk podziękował wszystkim tym, którzy od wielu lat tworzą dębicką kulturę. To taki hołd dla nich, podziękowanie, bo wiele pracy, którą włożyli w to życie kulturalne Dębicy, należy docenić. I pomysł taki, mija pomału pandemia, zmniejszają się obostrzenia, dlatego chcieliśmy spotkać. Generalnie chcieliśmy spotkać i podziękować tym osobom, które nieraz czas poświęcony dla tej kultury kradli ze swojego życia prywatnego. Wiele imprez było organizowanych w Dębicy, festiwali o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i chcieliśmy w związku z ich świętem podziękować, tak serdecznie podziękować, żeby dalej działali po swojemu, choć część z nich już jest pewno wycofana, ale tak jak rozmawiałem, w kuluarach cały czas myślą o dębickiej kulturze. Chociaż większość nagrodzonych działaczy była już na emeryturze, życzymy im wszystkim dużo zdrowia i jeszcze wielu osiągnięć artystycznych.